powiem wam, że gierka jest mega, naprawdę mega. Dobra, mamy następny most, 60 metrów rozpiętości, to jest trzeci most na tej wysepce. Tam będzie trudniej potem z czasem, coś podejrzewam. Dobra, najpierw zbudujmy... Najpierw zbudujmy taki most, który bym zbudował, gdybym to ja miał go budować. To ja bym zrobił tak... Zrobiłbym stalowe te. Ups. Potem bym tutaj dołożył liny. Tu. Tu ups, nie sądzę, jak tutaj kliknąłem. I tu bym zrobił liny. Oj, nie tu. Tu nie. Tu nie. Tu bym nie zrobił w żadnym razie. Jeszcze bym zrobił tak. Myślę, że to spokojnie byłoby w stanie wytrzymać wszystko. Nawet nie przekroczymy za bardzo obciążenia. O, 20%, 20, 30, 31. I to jest wszystko. Most po prostu twardy jak cholera. Musimy parę rzeczy tutaj. Betonowej jezdni się nie da, można tylko stalową, ale to nie ma znaczenia, bo... Znaczy, generalnie się nie robi rzeczy betonowych w mostach, tylko te takie wsporniki. Żelbetowe mogłoby być ewentualnie, ale to wtedy jest konstrukcja monolityczna w mostach. Przy takim czymś to tylko stal, bo tutaj jest i tylko i wyłącznie rozciąganie, a beton jest bardzo słaby na rozciąganie, więc nie wchodzi w rachubę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Spróbujmy zbudować ten most, wydając maksymalnie 10 tysięcy, tak żeby mogli przejechać. A to by oznaczało, że musimy się pozbyć betonu. Ale wszystkiego musimy się pozbyć, musimy to zacząć od zera. To pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to... To drewniana droga. Naprawdę 10 tysięcy. Zamknąć się w 10 tysiącach. No, nie wiem, no gdzie ten... Masz 10 tysięcy, zbuduj most. Mogą ludzie się zabić? No, tam czasami mogą. Okej, okay. Spoko. Okay. Zrobimy taką kratownicę. Oczywiście. Ile? Przepraszam? Fucking hell. 10 tysięcy. Tam. Puścimy najpierw te osobowe. Uuu, panie i panowie! To się wypadek zdarzył. Czyli ta w ogóle odpada. To musi być coś innego. Dobra. Może jakbyśmy tutaj takie małe coś... Nie, beton jest zdecydowanie za drogi. Dobra, mamy to i to jest warte 4000. Okej. Okej. Okay. Spróbujmy w stali tutaj, ze stali to zrobić. Jezu, jak ja mam się w 10 tysiącach? Toż to nawet... To ja tego w ogóle nie widzę, no. Zapominam o tych takich najprostszych, oczywistych konstrukcjach. No nie, 9 tysięcy. Kurde, tyle samo kosztuje drewno, co... Nie, bez kitu. 10 tysięcy? Dziesięć tysięcy.
Na miłość boską. Dobra. Jedźcie. Taki miałem budżet. Na taki most. Kto chce jechać? A ja pierdzielę. Panie, za takie pieniądze... Za takie pieniądze to ja mogę zrobić z papieru. Spokojnie możecie jechać. To jest najlepszy most w tym, w gminie. O, proszę. Wypadki się zdarzają, to był sabotaż. Ale to pierwszy raz stanąłem przed takim wyzwaniem, które jest po prostu dla mnie niewiarygodne wręcz. Zresztą budżet się nie spina. Kompletnie. Już takie coś chyba budowałem, co? Tak! Zjaj, no jak 10 tysięcy, no? Ej, macie jakiś pomysł? Sam taki trójkąt na środku to nic nie da. Tego się nie da zrobić za 10 tysięcy. Nie mam pojęcia. No to musi być coś solidnego w tym miejscu, żeby to... To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, ale to już jest za drogie teraz. Już tak próbowałem, nie? Czy to samo, co miałem przed chwilą? Nie kombinujcie tu. Trójkąt nad i pod. Pamiętajcie, że nie ma znaczenia, jak konstrukcję robicie. Znaczy, czy jest nad, czy pod spodem, to dokładnie ma taką samą nośność, bo to są kratownice. Natomiast no, trzeba robić pod, bo tu są wsporniki, nie? No, trzeba je wykorzystać. Nie no, serio, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra, spoko. Na razie spróbujmy inny challenge. To jest jeszcze gorsze. W 16 tysiącach się zmieścić i... Dobra, spróbujmy go zbudować tylko z drewna. Gdybym miał tylko go zbudować z drewna, to jakbym to zrobił? Tak jak robiłem to cały czas. Czyli w ten sposób. I tutaj. Okej. Nie, to bez sensu jest w ogóle.
Tu za duże obciążenie, to trzeba... Okej, okay, okej. Okay. No to jest tylko z drewna, nie? Tylko to kosztuje 13300. Zobaczmy tutaj. Mam jeszcze parę tysięcy, żeby wzmocnić jego, znaczy nośność, żeby podnieść. Cholera. Zobaczę jakby, które są elementy bardziej obciążone, a które mniej. To bardzo dostaje. Tu. Ten element. I tutaj. Czy da się to wymienić na stal na przykład? Stal ma też swoją wagę i to trzeba pamiętać. To będzie dostawało teraz strasznie. Tak jest, ten element. To był pomysł dobry, ten element i ten. Idealne rozwiązanie to byłoby tu, tylko że przekroczymy teraz koszt. Ale to mi wyrobi jakiś pogląd na temat tego, co tu można zastąpić. Ten element trochę dostaje, ale nie tak bardzo. Ten też dostaje, ale nie tak bardzo. Ale przyjechały. Możemy się pozbyć... Oj. Nie, tak nie mogę. Jak to, tak się tego pozbędę, to mi się złamie, nie? To mi się po prostu rozjedzie. A i tak... Puśćmy to jeszcze raz się przyjrzę. Ten tu dostaje mocno, ale nie za mocno. Tylko to nie spełnia w ogóle funkcji swojej, jak nie jest powiązane z tą resztą. Bo to tylko dociąża ten most, to się rozwali teraz w diabły. Chociaż... Nie, wytrzymało, czekajcie. Kurde. Prawie się mieścimy, 16900. Jakbym się tego pozbył? Au, au, nie, to nie tak miało być, przecież to jest... Czy to jest dokładnie ten sam koszt? 16500, 16900? Tak, to jest ten sam koszt. To zostawmy sobie drewno. Jeszcze muszę 900 tych gdzieś... O nie, bo to mi się rozjedzie. Co tutaj dostaje najmniejsze obciążenie, co? Wydaje mi się, że ta stal jest za droga tutaj. Że można by ją jakoś zastąpić czymś. Jakimiś innymi dwoma elementami. Zobaczmy, ile to? 15400? 1500 kosztuje to. Dobra, zróbmy tak. To sobie zostawimy. Oj, kurde. To sobie zostawimy. I sprawdzimy, jak to będzie się trzymało teraz. To drewno na pewno dostanie tutaj ostro. I to tak ostro. Przyjedzie, ale jakby przeciążone jest to za mocno. Nie mogę zmniejszyć ilości belek. Znaczy, nie widzę tutaj... nie widzę opcji, żeby coś tutaj... żeby się pozbyć jakichś belek.
Musimy zaoszczędzić 900, więc jedyna opcja to jest taka, żeby wymienić te elementy na coś mocniejszego. Znaczy na coś tańszego, o. No dobra, spróbujmy... Nie, teraz. Źle. Spróbujemy tak, oczywiście, tylko z tej strony. Tu już będę widział, czy ta lina odciąży trochę to. Czy to jest ściskane, więc... To nic nie daje, ta lina w ogóle nie pracuje. A jak zrobię tak? Nie, to i tak jest... Dobra. No, to też chyba nie, raczej nie zadziała. Nie, to też nie pracuje tutaj. Ten element to w ogóle nie jest potrzebny. Trzeba odciążyć to, trzeba ściskanie przenieść gdzie indziej. Dobra. Tabelka też powoduje dodatkowe obciążenie. Musimy chyba wrócić do tej podstawowej konstrukcji drewnianej. Tych belek nie mogę wywalić, bo one służą... One są tutaj rozciągane bardziej. One służą jako... Jakby one rozkładają obciążenia tutaj. One są potrzebne, żeby trzymać to. Tu jest, wiadomo, przyciążone. Jak rozłożyć te obciążenia? Jak je przenieść na coś innego? Nie. Te obciążenia z tych belek. Trzeba to zrobić tak. Jak z kasą. Dobra. Okej. To powinno zdjąć część obciążeń z tego. Shit. No część zdjęło, ale za mało. Ta jest tutaj ładnie dociążona. Znaczenie akurat, czy to drewno. Muszę zobaczyć, czy to jest ściskane, czy rozciągane. O no, tak to nie zadziała. To się zawali. Można spróbować tak. Tak. W ogóle zaraz zrobimy jeszcze coś innego. Bardzo mało wykorzystuję. Dwie ciężarówki już robią swoje, co? Spróbujmy wykorzystać takie coś. Te elementy, one będą działać tylko pod obciążeniem. Nie wiem, czy to się nie złoży tutaj. Prawie dobrze. Coś tutaj się dzieje, ale czy to jest w ogóle obciążone teraz? Dobra, mam inny pomysł. Czy tu się cokolwiek dzieje na tym elemencie? 16-100. Dobra, przekroczyłem, ale to mi coś powie, nie?
Nie, one nic nie robią, w ogóle nie pracują. A w teorii coś powinno dać, bo ta belka ma swoją masę i ona powinna tak, nie wiem... obciążenie tutaj byłoby mniejsze. Ale to, nie wiem... W tym nie, chyba się nie da, tak? Tu też nic nam to nie da. Trzeba by przenieść to obciążenie, zabrać je stąd. Musimy zbudować inaczej ten most. Tak się nie da. Niestety. Okej. 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 Mamy więcej elementów dzięki temu. Zobaczymy, jak to będzie działało. Dalej tutaj. Ten element dalej dostaje w dupie. No. O, w ogóle się załamał. Jak to? Czemu to się załamało? Jeszcze bardziej mam wrażenie, te belki są dociążone. Nie wiem za bardzo, czemu tu się sypie, no ale dobra. Zróbmy to tak. Oczywiście nie zmieni wiele. 16900, za dużo, ale sprawdźmy, jak to zadziała teraz. Ajajaj, bez sensu. Nie trafiłem z liną. Shit, dobra, mniejsza z tym. Powiedzmy, że się poddajemy. Tylko zbuduję to tak, żeby zadziałało. Niestety, no, za mały budżet mieli na ten most. Mówicie, że środkowa część nic nie daje? Nie, nie, ona daje, zobaczcie, tutaj jest, jak jest ściskany ten element. Ona daje, ona służy do podtrzymania tego. Ale dobra, mówicie, żeby się poddać, to się poddam. What the f... Aha, tutaj nie dorobiłem drogi, ale przejadą, przejadą. Przejadą. Dobra, mniejszy z tym. Nie muszę. Okej, okay, no to tu żeśmy polegli. Pierwszy raz tak dosyć ostro. Co my tu mamy? Dobra, na razie zbudujmy most taki, który ma to... który jest mocny. Źle. Krótkie elementy. Tak. Okej. Okay. I oczywiście walnął taki most. I to już wszystko wytrzyma. Ups. Ale pewnie na to budżetu nie dadzą. Proszę bardzo, ładnie. Wszystko przechodzi. Yeah!
mi się podoba ta gra. Nie męczcie. Zresztą jest cała masa innych streamerów, którzy pokazują inne rzeczy, więc proszę mi tutaj nie ten. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy wyzwania. Max 15 tysięcy. Możemy spróbować z tym. Max 21 tysięcy. 60%, okej. Niestety kamień odpada, znaczy beton odpada w ogóle. Chyba, że zrobimy jakiś krótki. To już jest, kurde, 21 tysięcy, fuck sake. Strasznie drogie to. Nie zadziała. Dobra. No trzeba, niestety trzeba zrezygnować z tego. Chyba gdzieś ściskane, co ja tu robię. Nie, stale się nie nada. Aha, pierwsza rzecz, jaką powinienem robić, to zmieniać tą drogę na drewnianą. Stal jednak strasznie drogo kosztuje. Okej. Spróbujmy to zrobić po prostu z drewna na razie. Może być ciężki do zrobienia ten most. Okej. Wow, 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 wow. Źle, spokojnie. To będzie rozciągane. To też? Dobra. Pod swoim własnym ciężarem, znaczy... Podejrzewam, że liny są lżejsze od tych belek. Natomiast to na górze jest ściskane teraz. Liny do ściskania oczywiście się nie nadają, tylko że się teraz zwiększa ciężar. Ale te elementy dostają nieźle w tyłek. Tutaj nic nie... Spróbujemy swój stary... Ciekawy sposób na to. Z liną. Jak się ładnie tutaj te podpory ruszają, to jednak działa w ten sposób. Spróbuję tutaj... Jak to zrobić, żeby on, wjeżdżając na most, dociążał coś? Zamiast odciążać. Drogie to wszystko, cholera. Dobra, zróbmy inną konstrukcję zupełnie. Na linach. To nie wytrzyma niczego. Most jest za ciężki. Musimy go zrobić lżejszego. Lżejszy most możemy zrobić tylko dzięki temu, że wykorzystamy takie coś. Że wykorzystamy ciężar tych belek. Wychodzę poza obrys trochę.
Chodzi mi o to, żeby wykorzystać ciężar stalowych. Come on, połącz się. Żeby wykorzystać ciężar stalowych belek do podtrzymania tego mostu. To ten ciężar. Jest okej, okej, spoko. Jeszcze mamy kilka opcji. Poza tym ciekawie wygląda. Niestety. Za lekkie to jest. Ciągle. Dobra, spoko. A jakim ja się mam koszcie zamknąć? 21 tysięcy, okej. Cholera. Czy generalnie pomysł jest fajny? Na dźwignię zrobiłem małą. To tu jest niestety za duża rozpiętość. On przeważy to. O, shit. Jak dźwig idzie, ale... Właśnie, nie mogą jechać pojedynczo? Kurde. To by było coś. Znaczy... Pomysł jest fajny. Pomysł jest fajny wykorzystania ciężaru tej belki. Ale... Nie ma tu jeszcze jakby czegoś, czy coś jakoś to za... Zaraz. Spróbujmy być jeszcze cwańsi. Już jesteśmy tacy cwani. To może będziemy bardziej cwani. Podoba mi się ten pomysł z taką przeciwwagą. Nie, to tak nie zadziała. No, bo nie ma lin. Dobra, dobra, spoko. Strasznie fajne konstrukcje można robić. Jest za drogie, ale... shit. To było do przewidzenia, nie? Sam się zepsuł. Sam się to nie ja. To nie ja, panie władzo. Sam się zepsuł. Fajny jest pomysł z tym pochyłym, ale to nie wystarcza, niestety. A jak tu zainwestujemy troszkę, chociaż troszkę w ten beton... Nie musi być aż takie... Jest za drogie, co? Nie, nie starczy. A może? Nie, zaraz, zaraz. Co zrobiłem? Źle, za mały kąt nachylenia jest tych belek. Dobra. Spróbujemy oszukać grę. Bo teraz to się może położyć po prostu. Okej. Nieźle zrobili z tą. Za niski kąt, muszę tak do tej. Come on. Nie chce się złapać? W ogóle się nie chce złapać, czy... No się złapał, skubany. Okej, okej, to jest fajne. Czyli nie jestem pewny, czy to wytrzyma, oczywiście. Ale jest ciekawe.
Poza tym ten beton prawdopodobnie przeszkadza to w tym. Ten beton prawdopodobnie nie będzie mi potrzebny w ogóle. Ale może. Okej. Okay. One są takie opuszczone trochę. Nie, to się chyba przegibnie. O, złoży się, dobra. Dobra. Nie mogę zaprzeczyć, że to jest kuszące strasznie. Ten taki układ. Ale to trzeba zrobić chyba inaczej. To będzie ściskane, to... Nie, to za drogo, no. Wszystko drogie, jak cholera. A jeżeli zrobię po prostu taki most... Już taki robiłem chyba, tyle eksperymentów jest, że człowiek zapomina potem. To będzie ściskane mocno. On się załamie sam? Straszne obciążenie tutaj. Dobra. Spróbujemy tu stal dać, chociaż stal też zwiększy ciężar znacząco. On już teraz przekracza. Zróbmy to. Cały czas kusi mnie, żeby wykorzystać ten pomysł. Nie, to nie zadziała tak, jakbym chciał jeszcze. Jeszcze nie zadziała, ale... Może za chwilę... No shit. Nie utrzyma się to w ten sposób. Teraz dodatkowo... Nie, tak to nie zadziała. Cholera, chciałbym... Może mi się uda tą konstrukcję jakoś zrobić, wykorzystać. To na czym polegał problem? Te belki nie wytrzymają. O, shit. Myślę, że trzeba w ogóle niekonwencjonalnych pomysłów poszukać, nie takich standardowych. Dobra. To oznacza, że można jakoś... Tak jest. Zrobimy coś takiego. Te rzadsze, one są droższe, takie przęsła, ale są wytrzymalsze. To. Tylko, że to jest drogi, tak droga zabawa z tym. Bardzo gęsto. Okej, spokojnie. To jest mocno rozciągane tutaj. O, nie tak. O. O. Nie jest ściskane, tylko rozciągane na całej długości mostu. A drewno na rozciąganie, wiadomo. To będzie za duży nacisk z tej strony. No nic, będzie...